jest to bardzo, że tak powiem, łatwa forma do przyswajania tej historii właśnie poprzez udział w festiwalach, konkursach, koncertach i takie rzeczy tylko trzeba popierać i propagować. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzisiaj festiwal w gminie Przemyśl przeniesie się także na inne gminy na terenie naszego powiatu po to, aby właśnie ten patriotyzm, tą historię młodzieży i dzieciom przybliżać. Wielu zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. W wietrzu miały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do Bardzo ważne jest, żeby rozwijać wychowanie patriotyczne, między innymi w oparciu o muzykę. No przecież ta muzyka, piosenka towarzyszyła polskim żołnierzom, twórcom polskiej kultury od zarania dziejów. To nie tylko od Boga Rodzicy, bo znacznie wcześniej już śpiewano piosenki przy różnych okazjach. To jest kapitalny element wychowania patriotycznego poprzez śpiew, poprzez wykonanie utworów, które w piękny sposób interpretują wydarzenia historyczne. I piękną sprawą jest to, że tak duża grupa młodzieży na terenie gminy wzięła udział w tym festiwalu. I bardzo się z tego cieszę i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że w taki piękny sposób, na takim poziomie nasze dzieci, nasza młodzież potrafi wykonywać piosenki, czasem bardzo trudne, dobrane w taki sposób, że nie każdy mógłby zinterpretować teksty, które są śpiewane. I to bardzo jest radosne dla nas wszystkich. Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map, bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska. Kształtowanie takiego poglądu, że młodzież śpiewa tylko to, co celebryci dzisiaj prezentują, to, co jest w mediach obecne, jest dosyć błędne. To właśnie jest cały czas w mediach wałkowane, jakie mamy duże ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość wyboru ze strony młodzieży i dzieci. A przecież jest bardzo wiele środowisk, które dobierają właśnie teksty tradycyjne, czasem ludowe, ale też również i patriotyczne. Jeśli poruszamy się w tej sferze tutaj, bo to jest festiwal pieśni i piosenki patriotycznej, to są całe grupy młodzieży i tej zrzeszonej, mundurowej, i tej niezrzeszonej,
muzycznej, które w piękny sposób dobierają sobie teksty i potrafią przeżywać to, co śpiewają. Ja wielokrotnie widziałem takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie wyciskali łzy w starszym pokoleniu. Sam byłem tego świadkiem przed laty w Zadwórzu, kiedy pieśń o bohaterach Zadwórza zaśpiewana spowodowała płacz, po prostu płacz bardzo wielu ludzi doświadczonych życiowo o długiej historii życia, którzy przeżyli drugą wojnę, którzy przeżywali walki, wojny, czasy naprawdę różne w dziejach Polski i takie żywe łzy płynęły z ich oczu w momencie, kiedy usłyszeli o wydarzenia, które miały kiedyś miejsce. Także młodzież potrafi pięknie reagować na to, tylko trzeba im to czasem podsunąć, czasem podpowiedzieć, czasem zainspirować. I to się dzieje. Za rok seria z KNU, ciszę przerywa tata. Niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź miła dwie Filipinki. Zableczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Yeah.
polskości tutaj strzec, bo Polska to jest wielka rzecz. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, wtedy los nieznany rozsypywał nas po kątach. Kiedy obce wiatry grały, obce orły na proporcjach.